dobry. Jak jest po japońsku dzień dobry? Konnichiwa. Co tam, Andrzej? Wyspałeś się? Nie. A ty? Sebuś wygląda, jakby się wyspał. Ja blady? O kurde, rzeczywiście trochę blady jestem. Dobra, lecimy dalej. Częściowe zachmurzenie. Temperatura w tej chwili na lotnisku wynosi 25 stopni Celsjusza. Dziękuję Państwu za uwagę. Wspólny lot i życzę miłego wieczoru i pobytu w Naricie i w Tokio. Andrzej, dawaj, uśmiechnij się tutaj. Weź jakiś uwu zrób. Zrób sobie z piwkiem. Ale z Asahi będziemy. Co? O! Piąk! To robisz wspaniałe. Ale mam hajsu. Będę mógł zaszaleć w abgarażu. Andrzeju, co polecasz? O kurwa, muszę doładować. Wiesz co, ja to kolę, bo sobie wody doleję. Fire Black, nie, to kawa, ja dam jakiś soczek, to wygląda fajnie. No, to wino granowe ma to. Złot 17, 170? Kurde. Dobra, ja biorę. O, cholera. Dobra, robimy testa pierwszej rzeczy z automatu. Andrzej, ja mam. Dobre. Kurde, ale kosmos. Jakie fury dziwne. Andrzej tęskni. Tęskni ze swoją miłością. Pizdunia, pizdunia. W ogóle jaka akcja, my se siedzimy, chłop nam ładuje walizki. Nawet mu pomóc nie można, bo przypał. Szczęść Sara, ten krzyczy. Nie wiem, no, jak już widzieliśmy JZX-a 110, no na lotnisku. Ale to takiego sedana, proper takiego. Dobra. A co mamy krzyczeć? A! Zajebiste. Kupuj właśnie babyn. Błagam. Nie, to jest hit. Ty no, ale krauna to muszę kurwa zajebać. Jest siadaj. Cofaj, panie prezesie. Dla pana miejsce czeka. Kurwa, inny tylko zajaram nas. Tak. Właśnie tak. Klasa. Andrzej nie mógł wytrzymać. Nie, to nie chodzi o to. Aby zmienić język, należy zatrzymać pojazd, włączyć tryb B postojowy, wybrać język polski i puścić DJ Hazel Manieczki. Przy tym zapijać bocianem. Uwaga! Wiedziałem! Ale nie nagrałem! A, kurde, ale jaka w ogóle akcja, nie? Jedzie sobie człowiek spokojnie, a tutaj kurde... Siwiczek i 180SX z wanganem sobie... Jak na toruski. O, japońska ciocia. Kurde, grubo. Widziałeś ten wyścig? A weź koła w lewą bardziej. Jak pani Aren? Rozpierdol, ja pierdol. Ja to po prostu sobie... Stań z tyłu i w ogóle popatrz, jak te trzy auta wyglądają. Kosmos, nie? No.
Co by tutaj dobrego? Dobra, teraz tego cytrynkowego bierzemy za złoty 50. Robimy testa numer 2. To smakuje 1-1 jak Sprite. Robimy tour po pokoju. O, są łóżka, fajnie. TV-k jest. Trochę ciasno. Ty, piżamki dostaliśmy! O, jakie zajebiste! Szczotka. Ej. No jeszcze nie byłem w hotelu, żeby piżamkę dostać. Ciekawe, czy się zmieścisz w nią. Zegarek jest. O, USB. Ja cię kręcę. Klima. Ciekawe, co za oknem jest. Ściana jest za oknem. Dobra, idziemy tagować to miasto. Gotowy? Prawie. A w ogóle jaki mamy fajny kibelek. Muszę wam pokazać koniecznie. Patrzcie, jak w jakimś statku. Taka mała kajuta, tutaj banienka. Kibelek z masowaniem dubci. Lusterko, tutaj ten, ale w ogóle wszędzie tu się czuję wysoki, bo tutaj normalnie dosięgam do sufitu. Cebuś, ty nie walisz tu głową w łazience o sufit? To jest też tak klaustrofobiczne. No. Łazienka jest wyzwanie. Bo wiesz? To są buty. No prawie. Nie, jest. Jest okej. Okay. Oczy ma jak malagutki. Dobra, pokażcie mi ten sklep. To jadłem beef, onion, soy sauce. Zajebiste, nie wiem czemu w Polsce nie ma czegoś takiego, żeby miało. O, mi się to podoba. Żeby można było sobie tak dziabnąć. Bardzo dobre. Jak myślisz, czym to jest? No tu jest napisane chyba. Tuna, tuńczyk, radisz. Okej. Okay. Dobre było? Kurwa, wyjebiste. Cucumber and onion, to tak po polsku. Który to był? Ten z kurczakiem. A pokaż, jakie masz bułeczki. A Stronga Zero. Ja już mam Stronga Zero. Biorę bułeczkę. Bierz bułeczkę. Ale mięciutka. Ale zajebista. O matka, czym to? Nie, ale nie oszukują, kurwa, że jak jest nadzienie, to jest nadzienie. No, jest nadzienie. Niezłe. Dobra, idziemy. Tłumacz, albo ja wytłumaczę. Andrzej wytłumaczy, o co z tym chodzi. Samochodem. Jak sobie zaparkować, to się zamyka i opuszcza się dopiero, jak zapłacisz w automacie. Nie? Mądre? Mądre. Ja mam taki mądry, bo ja mu przed chwilą to powiedziałem. No. A. Tak. Wiadomo. Ile to krzyżyków? Kurwa. Weź to ułóż, człowieku. Kafelki, ja pierdolę. Można nawet nie kupić takich małych kafelków. Bo nikomu się nie chce takich układać. O, BRZ. A, kurwa. Znaczy w sumie tutaj to GT86 bardziej. Chociaż nie, BRZ też może być. Ładna koszulka, Andrzej. Skąd taką masz? A, wiem o takiego Łukasza Brudla. Ogólnie to jest taka koszulka, co oni ją sobie kupili, wiesz co, jak do Japonii zrobili ogólnie, jak do Japonii na wyjazd. No. Więc ja myślę, że to jest taka limitowana, więcej ich nie będzie. Kupiłem sobie, bo mi się podoba i... I tania potem, była potem w miarę. Potem żałował. No, a w miarę tania. No. Tak, fajny tak, materiał, no. Spoko. Gdzie można taką zamówić? Zresztą musisz do Łukasza Brudla napisać na Instagramie i tam wyryw w lble. I fgrygę skład. Dobra, dzięki, zdrówko. A! Minio ryba. Jeździsz potem po... Ja bym wolał do świnioryby pójść. Na pewno tam można coś dobrego zjeść. No na bank, ale już mamy target ustawiony. Mamy target? Lecimy na rosół. Na rosół? Dobra. Na rosół. Rosół skóry. Policja w Japonii jest zajebista. No i weź. Tak. Taki pościg. Polis. Jest te tuby takie plastikowe? A oni tam pewnie kajdanki wożą. Z przodu, żeby widać to klapy. Co? Żeby widziała, co straciła. Staremu. Będziesz miał na Tindera. Śpiąt na Tindera. Ja. Wata na wetakcji na przykład. Daj mu. A
Ale długie to czerwone. Zamknęli. O nie. Najlepsze, że tutaj w takiej żabce to może się tak najeść. Nie, i te wszystkie rzeczy są zajebiste. Na no. Nadzieję przynajmniej. Co prawda spróbowaliśmy ile? 3-4, ale... No. Wszystko było na razie... Statystycznie na plus. Patrz, jakie banany śmieszne. Nieźle. I to też możesz wziąć. Generalnie te w kształcie to jest wypierdol. A to jest jaki smak? Smak wody? Smak wody z lodem. No, nie, a tamte są smak winowe. Te, które masz niebieskie, to będą cydrowe. Nie, no to jest taki ice. Ni chuja, to będzie cydr, zobaczysz. Dobra, to jutro też będziemy tych cydrowych. A dzisiaj weźmiemy winogronowe. Dzisiaj weźmiemy winogronowe. Dzia, spójrz na moce. Może chujowe, ale ciekawe. Ciekawe, no? Ciekawe. Kurwa, no nie rozkleję, tak weź mocno złap. Podobno... No bo to jest highball, kurwa, no. Przysmak mamuta, nie? No dobre. Czy mamuty? Zajebista pogoda. No. Dlatego nie palę. Czy ktoś kurwa chodzi na przykład takie płytki to czyści? Nie palić, co? Czy ktoś na przykład tutaj chodzi i czyści takie kurwa płytki? Ja myślę, że tak. Myślę, że są od tego ludzie. Właśnie to jest z tym kurwa w szoku, bo to wiesz, idea aż mi się w głowie pierdoli. Wszystko takie czyściutkie. No oczywiście jak w domu, co? No wygląda jakby ktoś chodził z mopem i go mył codziennie, nie? Ja bym sobie chodziczek zrobił z takiego asfaltu, bo tam by... Widzisz, że mam kęzo? Nie, nie ma, jest to świeci. O! Ale zajebiste. Jak w jakimś parku rozgrywki. Ale jakby na tym usiąść, to ciekawe, czy ty jakbyś oświecił. Dawaj. Co robi? Zajebiście, można sobie wybrać. Które najbardziej smakowicie wygląda? No to te jajecznica z... W Polsce wieszamy dywany, a tutaj my wieszamy sobie tak. Żarcie. To na dole wygląda jak nasrany na ryż trochę bardziej. Trochę tak. Ale nie powiesz, że nie jest realistycznie wykonane. Nie, no jest, bo A ty, a tutaj się zamawia? To jedliśmy. To na Ebisu jesz. A, bo to taki fast. Kurwa, Czeku, my już chcieliśmy ten... grupę poszukiwawczą do wszystko, ciebie coś. Nie, tak kurwa myślałem, że będzie wszystko przez mojego ojca. Bo my poszliście na górę, a widziałem, że on gdzieś na dole został. Mówię, dobra, idę po niego. No i chuj. Potem nie mogłem sobie podarować, żeby pójdziecie gdzieś, a ja zostanę. Byliśmy tylko w 7-Eleven. A długo mnie szukaliście? No właśnie tam siedzieliśmy na murku i plank mieliśmy. Idziemy do 7-Eleven? My już byliśmy. Czy już zagłębia? Nie no, otwarte. Nie, nie było mnie tam. Miałem kurwa. A co się kurwa znalazłeś? Wy poszliście na górę. No. Mój ojciec kurwa z przepisem został na dole. No. Ja mówię, nie wiedziałem, gdzie jest przepis. Gdzie jest mój ojciec, gdzie jest mój ojciec. Wróciłem się po ojca. Nie chcę. Masz kurwa z rybułeczkę. Najadłem się tym rybułeczkę. Nie chcę już. Muszę kurwa pierdolić, masz. Nie. Bardzo ładnie. Słuchajcie, o mnie to by się kurwa no nie. No właśnie, to samo też mówiliśmy, że o kogo jako kogo, ale o ciebie. No ale kurwa, ostatnio. No, ciekawe, to jakby ci telefon. Bułeczka. A to jest ktoś innym. To by wziął. Dobra, i mam pierwszy dzionek za sobą. Ja już pasuję z pół do drugiej, ale po tym locie po prostu muszę dojść do siebie. Chłopaki jeszcze siedzą pod 7-Eleven, piją jakieś tam driny, jedzą sushi, czy jakieś inne bułeczki. No nieźle się zapowiada to wszystko. Do zuba. No, Łukasz spać poszedł. A my jedziemy do klubu. Dzień pierwszy. Przypadkiem wyszło. Przypadkiem, ale... Dla fabuły. Klasyczny falstart. No ale jedziemy sobie Alfardem. Jak tam z tyłu, chłopaki? Jest dobrze? Dwa place, ale jest 3 place. Andrzej, no Andrzej teraz kurwa na Grey Tatu. Walimy w garaż kurwa tatua. Dobra. Grey Tatua. O, patrzcie kurwa. Grzechu. Dzaj. Obiektyw przetrę. Dobra, no i teraz widzicie Japonię kurwa.
A nie to, co Perkis zabiera na doki, jak to przyjechał. To jest chyba zdjęcie. Ej, nie, ja to powiedziałem, kurwa. Andrzej. Dobra, dawaj dalej, lecimy. O, a co tu się dzieje w tym barze? Minozi. Także jest wszystko. Hello. W temacie. How are you? Okej, okay, okej. Okay. Co? Dobra, wszyscy jesteśmy zdrowi. Pani siła, thank you, thank you. Dobra, wszyscy jesteśmy zdrowi. Nikomu się nic nie stało. Gdzie to jest szósty? Dać wcześniej wszystkie poprawki.